Rozkład tygodniowy na następny tydzień od poniedziałku do niedzieli. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście i zapraszam Was do oglądnięcia tej wróżby z kart Tarota. Oczywiście proszę Was serdecznie o wymianę naszej energii i o lajkowanie z kciuczkiem w górę, o komentowanie moich filmików oraz również o subskrypcję, jeśli jesteście tej nowi. Zasubskrybujcie mój kanał, a dostaniecie codzienne wróżby kolektywne na różne tematy i z różnych talii kart. Kochani, oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne, jeśli macie taką potrzebę. Napiszcie do mnie e-maila, adres e-mailowy umieszczam w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, jakie problemy macie i na podstawie Waszej daty urodzenia oraz zdjęcia powróżę Wam na konkretne tematy. Oczywiście podam Wam również warunki takich wróżb indywidualnych. A teraz zaczynamy wróżbę tygodniową. Już w przełożeniu kart Tarota pokazały się Księżyc i Słońce. Karta nazwana Księżycem mówi o jakichś tajemnicach, jakichś rzeczach ukrytych pod osłoną nocy, które być może wyjdą na wierzch. Być może jest to również jakaś tęsknota za kimś, za czymś i ciężka droga. Jest to również znak raka. Jeśli jesteś zodiakalnym rakiem, to na pewno już ta wróżba rezonuje z Tobą, ponieważ mamy tutaj kartę zodiakalnego raka. Natomiast jeśli są jakieś sprawy ukryte, sekretne, niewiadome, które musicie wyjaśnić, to na pewno będzie dobry tydzień do wyjaśnienia takich spraw. Jeśli tęsknicie za kimś lub za czymś, to na pewno też będzie to tydzień, gdzie można to wyjaśnić. I zobaczmy, kochani, na każdy dzień tygodnia i ogólną tendencję na tydzień. Tydzień zaczyna się kołem fortuny, czyli jakąś potężną zmianą. Szybki ruch, szybkie przemiany, jakieś może połączenie z przeznaczenia, ktoś z przeznaczenia, wydarzenie z przeznaczenia. Koło fortuny też dobra passa dla pieniędzy, dobra passa do jakichś zmian. Jeśli planujecie jakieś zmiany, to na pewno, bo zacznie się od poniedziałku już coś tutaj zmieniać. Jakieś szybkie kroki mogą być podjęte, coś nowego się zacznie, jakieś, tak jak mówiłam już, znaczne lub znaczące zmiany. I jeśli na przykład źle się czuliście teraz, sprawy się źle układały, to na pewno coś się tutaj zmieni na lepsze. Coś nowego można rzeczywiście zacząć tutaj w poniedziałek. Jakiś nowy cykl, nowe projekty, nowe pomysły. Nową pracę, nowe przedsięwzięcia. We wtorek żal, tęsknota, ból serca, zawód miłosny, ból, konflikt być może. Być może rozczarowanie, być może rozłąka lub zakończenie jakiegoś związku, zerwanie, odejście i żal. No, bardzo dużo tutaj bardzo smutnych emocji. Rozczarowanie, również może być kłótnia. Kłótnia, której wynikiem jest rozejście, rozwód, rozstanie, odejście.
No, ta karta mówi również o trójkątach. Jeśli jesteście w jakichś trójkątach, no to oczywiście cierpicie z tego powodu. I być może jest tutaj jakiś konflikt również z tego powodu. W środku tygodnia, koło środy, oczywiście te energie mogą być ruchome, mogą się przesuwać, ale tutaj mamy jako trzecią kartę pustelnika. Jest to karta zodiakalnej panny. Jest to karta również singli. Ktoś, być może, kto jest singlem, kto jest spod znaku panny. Jeśli tutaj patrzysz, no to na pewno jest to Twoja karta. Należy poszukać ogólnie dla wszystkich rozwiązania Waszych problemów. Mądrze przemyśleć, rozsądnie szukać pomysłów, jak rozwiązać ciężkie sprawy, dylematy. Pustelnik odsuwa się, dystansuje, jest sam i szuka nowej drogi, by wyjść z tarapatów. Potrzebuje do tego oczywiście spokoju, by przemyśleć, by przeanalizować, by znaleźć coś nowego, co rozwiąże dotychczasowe problemy. Także w środę dzień spokojny, gdzie potrzebujecie chwili na przemyślenia. Czwartek. Diabeł. Diabeł, kochani, to oczywiście uwaga na toksycznych ludzi, toksyczne sytuacje, uwaga na wszelkie nałogi, uwaga na zazdrość, uwaga na zdrady. Uwaga na ludzi toksycznych, którzy Was oszukują, którzy Was wykorzystują. Oczywiście karta ta mówi również, że tutaj w czwartek lub pod koniec tygodnia może dojść do obsesyjnego seksu, uzależnienia od seksu, jakiejś seksualnej przygody, która, uwaga, byście nie wpadli przez to w coś bardzo zawikłanego lub w coś, gdzie jest użyta manipulacja. Oczywiście również Wy wystrzegajcie się wszelkich manipulacji. Uważajcie na nałogi i uważajcie, by nie wchodzić w żadne jakieś kryminalne tutaj sprawy, ponieważ może to się dla Was oczywiście potoczyć źle. Uważajcie również, by jacyś ludzie, którzy są tutaj negatywni, toksyczni, nie wiem, kryminalni, czy uzależnieni od czegoś, czy seksualnie jakoś tutaj manipulują tobą, by właśnie w ten dzień lub tutaj pod koniec tygodnia tobą nie manipulowali, przepraszam, i nie wciągnęli cię w jakieś złe sprawy. Piątek lub pod koniec tygodnia mamy wieżę. Jakieś stare struktury, sprawy się rozburzą. Uwaga również na awantury, na wybuch jakichś, nie wiem, furiackich może tutaj kłótni. Uwaga, by się nie dać sprowokować. Uwaga, by się nie pokłócić. Uwaga, by coś, co żeście do tej pory budowali, nie rozwaliło się w pył. Tutaj coś, jakieś stare struktury, stare sprawy burzą się. Co jest dla Was oczywiście bolesne. Coś musi się wyczyścić, zakończyć. Być może awantura w relacji, odejście. Coś, co już nie może tak dalej funkcjonować, na tych starych zasadach burzy się, czyli odchodzicie po jakiejś awanturze być może i budujecie coś zupełnie innego od nowa. Powiem Wam szczerze, że bardzo burzliwy tydzień. Mamy ból, mamy szukanie rozwiązania, mamy diabła.
uwaga na manipulacje, na fałszywych ludzi i mamy awanturę. Mamy burzenie się dotychczasowych struktur. W weekend jest papież, czyli biskup też można powiedzieć. Tutaj wierzcie w swoje wartości. W swoje pryncypia, brońcie ich. Tutaj wierzcie również w głos swojej intuicji, duszy, rozumu. I zostańcie wierne samej sobie. Zaufajcie sobie i brońcie swoich racji. Również wybierzcie dobro, jeśli tutaj były jakieś pokusy w tygodniu, to wybierzcie drogę poprawną i dobrą. W niedzielę jakaś radość, dzień bardzo radosny. Taniec, muzyka, śpiew, być może ktoś Was zaprosi na imprezę, być może będziecie w towarzystwie, będziecie się bawić, pójdziecie się spotkać z kimś, miło spędzicie czas, też w miłości szczęśliwy czas, piękny czas, jakaś uroczystość. Też ta karta mówi o sukcesie i o tym, że będziecie szczęśliwi, radośni, że dobrze jest spędzić ten dzień z przyjaciółmi, z rodziną, z ukochanymi, by się bawić, radować, cieszyć. Czyli tydzień kończy się dobrze. Zaczyna się od jakichś poważnych zmian. A kończy się dobrze. Radością, pomimo że tutaj tyle tych turbulencji. Uwaga na prowokacje, na fałszywe dla Was osoby. Uwaga również na smutek w sercu, na ból, na awantury, prowokacje, by nikt Was tutaj nie wciągnął w coś, w jakieś intrygi. Ale zakończacie ten tydzień wolny, jeśli zostaniecie przy swoich poprawnych wartościach. Jeśli będziecie bronić mądrością i swoją duchowością, swoją intuicją, wszystkiego, co dobre i poprawne. Życzę Wam tutaj dobrego tygodnia. Uważajcie i trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia już wkrótce.